Cześć, witajcie, tu Misiak. A to znowu są quizy. Same quizy oczywiście, tylko z tej strony korzystam ostatnio. A więc, jakie quizy sobie dziś zrobimy? Ogólnie to będą quizy o grach. I pierwszy to jest, jakim typem gracza jesteś? Drugi, która gra na komputer najbardziej do ciebie pasuje? Sorry, jest wczesna godzina i czytać nie potrafię. Bardzo was za to przepraszam. A pory mam coś z gardłem, więc mogę też mówić bardziej przez noc niż zwykle, więc przepraszam. I która kobieta z League of Legends do ciebie pasuje? A więc na początek. Jakim typem gracza? Na jaką broń polują weterani i nuby w CSGO? Na kosę, nie? To jest akurat proste. Każdy poluje na kosę. MP5, wątpię. Jesteś w grze War Thunder. Widzisz taką sytuację, że masz czyste pole do nalotu na maszyny bojowe. Co da wam szansę na zwycięstwo, ale widzisz też, że wróg dominuje w ataku, chyba drużyna przegrywa. Co robisz? A skąd mam wiedzieć? Nie gram w War Thundera. Grałem kiedyś, ale tylko przez parę dni. Atakuję maszyny, jeśli mam czyste pole. To nie wiem, co zajmie. To ja jasne. Atakuję maszyny. Tam chyba o to chodziło, żeby zniszczyć wszystkie wrogie czołgi, nie? Naziemne. No. Ale co robisz w wolnym czasie? Gram na kompie, idę z przyjaciółmi. Bez komentarza, no nie? Czy kupujesz konto premium? Jak często? Ojej, ja to konto premium to bardzo mało kiedy. Nigdy nie. Czasami kupuję, czasami jaką hajs, tylko raz mi się. Czasami jaką hajs. Ogólnie to prawie nigdy. Jakie masz staty w wocie? Ło! Coś takiego. Nie no, więcej. O, 5300. Około coś takiego. Jak często wygrywasz bitwy, mecze, turnieje w grach MMO? No dość często. Jeszcze gdy grałem w Metka, to dość często. A grałem w Metka jakieś 7 lat temu. Czy 6 może. Wiem, że jeszcze gdy chodziłem do podstawówki. Ile znasz kodów? Co najmniej do jednej gry. Jezus. Teraz myślmy. GTA San Andreas. Co tam było? U na broń, u. Monster Mash, Rocketman, to już 3, Natural Talent na rowery, to już 4, ten drugi na ZX, na zwykłe bronie, od 5 do 12, więcej nie pamiętam. Nie no, był tam jeszcze jeden, ale wiem, znam go, ale nie wiem na co był. A Jumpie, patrzcie, chyba Hydra. Już 6. No. Ile lat grasz w gry komputerowe? Jeju. Jakoś tak od 7 do 12 lat. Na jakim poziomie trudności grasz w gry? Ja zwykle gram na normalnym. Chociaż czasami się zdarza, że odpalę trudny. Czy lubisz znęcać się nad nubami? Raczej wolę im czasami pomagać. No life. Ej, nie jestem no life'em. No może troszkę. Jedyne co umiesz to grać, zawsze wygrywasz i nigdy nie przegrałeś. Czasami przegrywam. Zdarza się. Przewrócisz szalę na swoją stronę, nigdy nie ruszasz, tylko walczysz o miejsce na rynku światowym. Masz mega staty i chyba każdą grę. Nie, mało gram wiadomo właśnie, to jest straszne. Dobra, następne. Która gra na komputer najbardziej do ciebie pasuje? Co robisz w wolnym czasie? Matam, spotykam. O! Tu akurat pasuje, że. Albo. Nie, spotykam się prędzej niż podróżuję ostatnio. Jak rozwiązujesz swoje problemy z przyjaciółmi? Ręcznie obrażam, nie mam problemów. Ręcznie! Jeszcze nie wiem, co znaczy, ale ręcznie! Zaciągam ręcznie. Ilu masz przyjaciół?
Ilu nas jest? Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi, nie? Mam wielu. Jaki lubisz kolor? Ja ogólnie lubię czarno-czerwony, a więc dajmy, że czarny. Co najbardziej cenisz w życiu? Jezus Maria. Chyba rodzinę. Chociaż nie jestem pewien. W co najbardziej lubisz grać? GTA, The Sims 3, na pewno nie Minecraft, żygam już tym. Chyba raczej GTA. GTA! Jesteś bardzo agresywny i zawsze chcesz mieć asa w rękawie. Dlatego pasuje do ciebie GTA. Wcale nie wybrałem tego w tym pytaniu. Okej, następna. Która kobieta z League of Legends do ciebie pasuje? Może sobie w końcu jakąś znajdę. W końcu nie będę forever alone. Okej, która cecha mnie wyróżnia? No raczej... mnie to wybuchowość. Twój ulubiony kolor? Czarny. Cholera, no to ono czarny. Który cytat wybierzesz? Przekonaj mnie, czy to nie za wysokie progi na twoje nogi. Nigdy nie postępuje fair. Rozsądek? A na co to komu? Patrz uważnie, tylko nie patrz za siebie. Niezdecydowanie jest porażką. Ucz się na własnych błędach. Nigdy nie myśl o porażce. Jaki plan? Nie potrzebuję planu. Ja wybieram ten, to jest raczej taki bardzo często do mnie plan. Na YOLO wszystko robić. W jakim towarzystwie najbardziej lubisz przebywać? Przyjaciół, przyjacielem, samotność. Ja chyba wolę z przyjaciółmi. Kurwa, kliknij się. Dziękuję. Co robisz w wolnym czasie? Na pewno nie. Czasami. Częściej. W ogóle. No, gry. Jak postrzegasz się w swojej grupie? Lider. Cicha myszka. Nervous. Flirciarz. Przebojowiec. Na pewno nie jestem forever alone. Jestem nerwusem. W jaki sposób postępujesz, by osiągnąć swój cel? Powoli, wytrwale, bez względu, nigdy szybko. Bez względu. Jakie wartości są dla ciebie najważniejsze? Przyjaźń, miłość, wiedza, rodzina, zabawa. Nadzieja, inne. Nie, bo nadzieja. Zabawa. Jakie książki lubisz czytać? Wolę oglądać filmy. Chociaż czytałem... O! Ale nie ma tu takich postapokaliptycznych. Nie ma tu, to nie. Bo w sumie czytałem Wiedźmina, to jest chyba raczej fantasty. W każdym razie Wieśka i najbardziej mi się podobało Metro. Czytałem w książkach. Zresztą czytam. 2033. Metro mi się podobało. W którym z tych miejsc najchętniej spędziłbyś czas wolny? Na sali? Nie. Na ulicach? Może. W parku? Prędzej. Gdzieś na odludziu? Nie. Bez... bardzo. Czy postępujesz zgodnie z zasadami? You can, you can't, you can, you can't. Nie. Jinx! Wybuchowy charakter. Czasem miewasz ataki złości i lubisz wyżywać się na różnych przedmiotach. Zdarza się, że niszczysz dla zabawy oraz historii. Ojej, jesteś bardzo lubiany w towarzystwie za swoją odmienność i szalone pomysły. Wasza dwójka rozniosła by w pył. Nie jedno miasto także. Pillover! Ojej, tak się czyta. Chyba tak. Pillover, nie? No tak. Okej, a więc to było na tyle w tym odcinku quizów. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie i fabkujcie. Zajrzyjcie mojego Facebooka, Misiegamers TV i salut!